Cześć, witam Was serdecznie, moi kochani. Taka mała informacja na początek. Jest możliwość wsparcia mojego kanału finansowo, jeśli Wam się oczywiście moje filmy podobają, bo jak wiadomo, dojechanie na miejsce nurkowe, czy też nabicie butli, czy też serwis, to wszystko kosztuje, a Wasze wsparcie by mi to ułatwiło. Także jeśli chciałbyś być częścią mojej twórczości, to serdecznie Was zapraszam. A dzisiaj nurkowanie na jeziorze o nazwie Zielin, a potocznie mówione na to jezioro Pszczelnik. A jeszcze taka informacja, że jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, to wszystkie informacje są pod każdym filmem albo na moim kanale YouTube i zostań moim patronem. Także my się oczywiście z Wojtkiem ubieramy z tym wariatem i idziemy pod wodę i mam nadzieję, że coś tu zobaczymy, ponieważ to jezioro jest jezioro dzierżawione, a więc mam nadzieję, że dzierżawca zadbał o to, że tutaj jest ryba. Przekonajmy się. Widzimy się pod wodą. Już by się chciało iść, ale nie. Jeszcze nie. Musimy wejść, jak będzie mega ciemno. Wtedy będzie wiadomo, czy rybka jest tutaj, czy jej nie ma. No to zaczynamy tą podwodną przygodę. Już przestałem liczyć, ile tych nurków robię rocznie. Na początek wita nas przyjemny widok flory. Mimo że jeszcze mamy zimę, to trochę zielonego widać. No i zaczyna się pięknie. Mamy pierwszego szczupaka, lub bardziej szczupaczka. Może mały, ale wariat. Bardziej taki wariat i w dodatku wstydliwy. No i proszę, zapowiada się całkiem ciekawie. Na początek mały wariat, a teraz okoń po prostu bomba. A miało tu nic nie być. Ale grubiutki. Dobra, lecimy dalej. Mijamy niewielkie płotki i po chwili Wojtek trafia na zatopioną drewnianą łódkę. Już tu trochę musi leżeć, bo jest mocno porośnięta roślinnością. Jakie te płotki wstydliwe, pomyślałby kto. Przyczajony tygrys, ukryty smok. To pan szczupak. Czeka na swoją ofiarę, drapieżnik. Mały, ale odważny skubany. Ale tych płci jest cała masa, z tym, że malutkie. Ha, i nawet są tu bobry, co widać po kupie. A ten co, oszalał? I się kuźwa zmęczył. Kolejny szczupak również nie za duży.
głębokość około 4 metrów i sam muł. Zwróćcie uwagę, jak ten szczupak jest zanurzony w mule. A ten to już ciutek większy, tak około 1,5 kg. Kto wie, co spotkamy tu jeszcze? Kolejny piękny garbus. Zastanawiam się, dlaczego jak tu nurkowałem wcześniej, nic nie spotkałem. A teraz to inny świat. Zresztą taki to mi się podoba. Młody leszczyk. I poszedł jak dzik w żołędzie. Wojtkowi coś do rękawicy się przyczepiło. Wow, ten to był spory. Około 3 kg mu daje. Szkoda, że nie dał podpłynąć bliżej. A tu następny i też dość pokaźnych rozmiarów. Kurczę, a miało tu nic nie być. Ha! I teraz wisienka na torcie! Co za bestia! Myślałem, że widziałem dość duże okonie, dopóki tego nie spotkałem. Prawdziwy okaz, piękność i wielkość w jednym. Prawdziwy wielkolud, choć bardziej wielkoryb. Takiego mieć na wędce, to bym miał co robić. Oh, man, he is.
Brodzący w mule. I te płotki, no wszędzie ich pełno. Kolejna piękność też by dawała dużo radości z holu. Ciekawe, czy już potarle. No serio, no miało tu nic nie być, a my spotykamy masę ryb. My pod wodą już ponad 80 minut, a do końca rezerwy zostało już tylko 30 bar. Czas na powrót. I kończymy na dziś z bananem na twarzy. Wojtek jak żaba wygląda z tymi płetwami. Widzieliście tego okonia? Tam były parę fajnych szczupaków, ale tego okonia... No... Ja myślałem, że widziałem dużo okonie, a tego jak zobaczyłem normalnie monstrum. Także muszę zmienić zdanie o tym jeziorze, bo wcześniej byłem tutaj dwa razy, nic nie spotkałem. No i dzisiaj płynąłem,
z myślą, że też nic nie spotkam. A co? A po prostu płoci, nieduże płoci, co prawda, to multum. O konia dużo mniej, ale jak się trafiały, to po prostu fajne sztuki. No i ten szczupaki też było parę takich po 3-4 kilo. Jednego mi się tam nie udało, nie zdążyłem nagrać, ale nam parę się udało, jak było widać. Ale ten okoń po prostu, no, monstrum prawdziwy. Myślę, że się podobało i naprawdę zmieniam zdanie, że na tym jeziorze, jezioro Zielin, jest ryba i było świetne nurkowanie. Z Wojtkiem musimy przyznać, że było ogromne ilości płoci. Czadowo, a płoci to naprawdę... I tam wydaje mi się, że wpłynęliśmy, że przed nami zwiał bober. Normalnie, bo tak wpłynęliśmy, tak było skotłowane, a na pewno nie pomyliłem nawigacji, na 100%. Wpłynęliśmy dobrze, a to by musiał być bober. Pan Bober. Także dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i przypominam o tym, żebyście zostali moim patronajtem. Także jeszcze raz dobranoc, do następnego. Cześć!